Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Szanowni Państwo, opuszczamy nasze mieszkanko z Airbnb. Jeżeli będziecie szukać noclegu w Szklarskiej Porębie, to polecamy bardzo. Było bardzo przyjemnie, funkcjonalnie i wygodnie. Tutaj mieliśmy taką oto przestrzeń, spokojnie nawet większą ekipą, myślę, można by przyjechać. Pakujemy się. Co to? No właśnie, a tutaj tak, łazieneczka. Widok tutaj przepiękny. Jesteśmy tuż przy wypożyczalni i stoku, tylko że jeszcze akurat jest nieczynny. Być może w tym tygodniu tutaj sobie ruszy wszystko. Idzie jeszcze Wam pokazać górę. I jeszcze w opisie, poza tym, że linka podrzucimy do mieszkanka, to jeszcze, hej, to jeszcze mamy stówkę zniżki. Tutaj w sumie nie przesiadywaliśmy nawet, tylko też widziałyśmy sobie, podziwiałyśmy widok z okna. Zaraz faceci wyruszają z pierwszą turą toreb do naszego autka, tam gdzie ona jest? Gdzieś tam? Pakujemy się i śmigamy do Karpacza. Zapakowani w samochód, opuszczamy Szklarską Porębę. Także jeszcze takie ostatnie spojrzenie. Halo, halo, proszę się tu skupić na drodze. O, ostatnie spojrzenie na pamiątki. A, wodospady jeszcze może miniemy. Drodzy Państwo, w drodze do Karpacza zatrzymaliśmy się na chwilkę, żeby zobaczyć coś, co tu jest unikatowego, czyli wodospady. Mamy tutaj wodospad Szklarki. Już go chyba słychać. Ja słyszałem, że w wodospadzie Szklarki spada szkło, bo tam jest taka pani Szklarka. O Jezu, to trzeba uważać. Po prostu cały czas rzuca szkło, dlatego to no tak, bo to jej wodospad, to może sobie robić co chce, tak? Co jej się podoba. Ma prawo do tego. Myślałam, że już słychać ten wodospad, ale słychać rzekę. W ogóle super, że są takie wszędzie pełno głazów, cała trasa, jak jechaliśmy, ten odcinek tak wygląda. Troszeczkę. Pani Szklarka zadbała o swój teren znakomicie, jest świetną gospodynią. Zobaczymy, jak nas przyjmie. Wszędzie tutaj unosi się zapach sera, kamieni, zimnej wody i lasu. Jak pachnie zimna woda? Zimno. Mroźno. W nos. Mrozi w nos. Czyli ta pani Szklarka tutaj siedzi chyba? Nie, tamta na szczycie zrzuca szkło ze szklarskiego wodospadu. No dobra. A w ogóle, bo pytałaś, jakie to jest uczucie mrozu, nie? Zapach nie, pytałam, jak pachnie zimna tak woda. To trzeba sobie mentosa do nosa włożyć i zobaczyć, jak to pachnie. Mentosa do nosa. Unikalne przeżycie. Ja bym mu nie ufała, tak powiem, z doświadczenia. No jest przepięknie. Tylko wiecie, co tu najgorsze jest? Zobacz. Te korniki, wiesz? Korniki? Tak, wyjadają drzewa tutaj. O ja. I te zjadujesz. Thank you.
Drodzy Państwo, jeszcze nie zmierzamy na stok, ponieważ zatrzymaliśmy się. Kolejny przystanek to świątynia Wang. Jesteśmy już w Karpaczu? Tak, jest to kościół zbudowany przez Wikingów i przeniesiony tutaj, jakby zrekonstruowany z tych elementów przywiezionych tutaj. Drapaliśmy się na górę, nie było łatwo, naprawdę, to jest niezłe wyzwanie. W ramach odpoczynku weszliśmy sobie pozwiedzać jeszcze pamiątki i mamy tutaj dzwoneczek z napisem Karpacz do kolekcji na choineczkę. Ale przepiękny wikingski kościół. Drewniany, ale ta wieża to chyba już później powstała, chociaż też ma takie symbole wikińskie na dachu. Zmyślał, nie doczytał. Ogólnie to mi się super podoba. Wiesz już? To miejsce jest też idealnym punktem widokowym. Tak. Między innymi na Śnieżkę. Bo tam właśnie pod spodem, tu rozciągają się tarasy Wang, to się tak nazywa, i to są właśnie takie sklepiki z pamiątkami. I tak jest? Tak. Czy wymyślasz? Nie ja wymyślam, już teraz nie. Ja już nie wiem, kiedy ty kręcisz. Prawda. Widoki naprawdę zapierają dech w piersiach, jest tak piękna pogoda, słońce wyszło i naprawdę wszystko jeszcze piękniej wygląda. Tutaj mnie zaskoczyło to, że jest tu też cmentarz, nie wiedziałam o tym. A spójrzcie teraz kościele. Wszyscy na ten kościółek. I słuchajcie, w tym roku wyjdzie nowy Assassin właśnie w tej epoce Wikingów i tam sobie zobaczę w przyszłości, czy takie właśnie kościółki budowali. Tego vloga sobie zobaczę wtedy. Podjechaliśmy już pod stok narciarski Biały Jar, który już znamy z pierwszego dnia naszego pobytu tutaj. Rodzice tu się przygotowują, zakładają już narciarskie buty. My będziemy wypożyczać oboje. No ja przywiozłam buty, ale zostawiłam je już tutaj w Karpaczu i z tego co widzę, to przy śmietniku, przy którym zostały porzucone, ich nie ma, bo pękły, jak schodziłam już z nart i szłam chodnikiem po prostu. Nie wytrzymały tego spaceru. Rodzice już śmigają gdzieś na stoku, my zaraz staniemy sobie w kolejce na kolejkę. Buty dopasowane, narty. O, nie założone. O, jadą, jadą! Czerwono-niebiescy! Jest tata, jest mama. Widzi nas? Tata nas widzi. Hejo! Łohoho! Jaki rzut, pięknie! Jak tam u was dwa pierwsze zjazdy? Już zrobiliście ten. O, puszysty taki dzisiaj. Ślady nam wyrobiliście już.
chwilę przerwy. Coś kawowego. O, jest mama. Frytunie, piwerko bezalkoholowe. Frytunie. Kawka, kawka. Tak? Herbatka? Nie. Trochę się posilimy, żeby móc śmigać, tak? Mniej więcej w tym samym czasie podłapaliśmy, zgadnęliśmy się, że czasami wystarczy biodrami ruszać, bo na początku jeździliśmy tylko pługiem. Teraz tak sobie bardziej równoległe narty układamy. I tak bardzo jakoś naciskałam wcześniej nogami. Tam jedną, o, tak mocno naciskałam, a tą drugą podnosiłam prawie, że? A tu wystarczy pracować biodrami w sumie. Nie wiem, co to za technika. Bo jesteśmy samoukami, ale jest dużo lżej. I właśnie już sobie tak śmigamy. Fajnie! I dzisiaj jest mniej ludzi niż jak byliśmy pierwszego dnia. I jakoś tak fajnie się jeździ. Najpierw trochę byłam rozkojarzona przed kawą, a teraz już kofeina zaczyna działać. I mogę śmigać, jest bosko, naprawdę. Jakoś początki miałam trudne, bo pierwszy raz jak byłam na nartach, no teraz jestem drugi. To jakiś, mam wrażenie, był bardziej ochłodzony stok i też bardziej stromy. I jakoś co chwila się zacinałam, przewracałam. A tutaj są fajne warunki do nauki, myślę. O, zaraz będą rodzice wchodzić. Uwiecznimy to, proszę Państwa. Już ruszyli. Teraz będą startować. I zaraz, co nam? Jest, zgarnęło ich na górę. A ja lecę do rafała. Przed chwilą mieliśmy kolejną lekcję, także możecie uczyć się na naszych błędach. Jak zobaczycie taką fajną naśnieżarkę na stoku, to może nie wierzycie w tę chmurę wielką, bo to po prostu stało mi na włosach. Nie polecamy wjeżdżanie w tą ośnieżarkę. Pokruszone tak. Takie, o. Chyba, że ktoś chce mieć symulator jazdy w burzy śnieżnej. Tak. My już nie, mamy nie to za sobą, nie polecamy. Nie chcecie. No. A teraz siedzimy, czy jadą gdzieś rodzice? Jadą. Tam niebieski i czerwony. Tak? A nie, czekaj, tam. A nie, tak, tam, tak, dalej. Zobaczymy, czy twój tata wjedzie w to. No, będzie hop. A. W tą burzę śnieżną. A w burzę będzie. Ojej, ja straciłam równowagę 600. Trzyma się. O, odjechał od tego. Aha, i mama. Jedzie. Jadą. A. Jeszcze. Hop, będzie. O, jak się. To będzie nasz ostatni zjazd. Tak, jeszcze wypatrujemy super. Rodziców, ale ekstra dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pracują te ośnieżarki, to trzeba mieć gogo. Już wiem, dlaczego trzeba nosić te gogo. Tak, naprawdę. Masakra. Też straciłam równowagę. No. Czy to tata jest? Nie. Też nie. Może oni już skończyli. Może tak. Albo możliwe, że jadą tam, tak mi się wydaje. Tak, jest tata. O, no, są ale już ostatni zjazd. Tak, też. Bo oni wcześniej zaczęli. O, tu, jak śmiga. Siu, yeah. O, pani Ola też. Macham? Nie, widzę. To już jest koniec. Jak było? Nie ma już sił. Idziemy coś zjeść. Musimy iść. Było cudownie. Oddaliśmy już nasze buty do wypożyczalni. Oddaliśmy też karnety. Tak, to jest mega wygodna sprawa. Właściwie przy wszystkich miejscach, gdzie się chce coś załatwić, kupić. A my lecimy się ogrzać. Tak jest i coś zjeść koniecznie. Ale było naprawdę bocko. Piątka, piątana. Oż, nowa ujemiętność. Jaśkowy zapiecek. Sprawdzony już przez rodziców. Tutaj wbijamy. Dobre jadło podobno. Także... Coś się zastanawiam, że co to ten wielki Jasiek. O, sprawdzamy wszystko. Ptasznik karkonoski, to ja go widziałam tutaj. Jest taki ogólny. To jest najlepsze, że to jest przy samym stoku. Tak, pod dokładnie. Stokiem. Tam już jest wjazd. Tam jest biały jar, a tutaj rędzie. Jest ten. O matko, jak to jest pięknie. Chodź, zapraszam. Ale fajny klimat. Super. Miejscówka, myślę. Nie oceniajcie nas, zaraz wyjeżdżamy i musieliśmy po prostu spróbować wszystkiego na zapas jeszcze, tak? Więc wzięliśmy sobie, poczekajcie. Wszystko to tylko Magda Gessler próbuje. Żur polski. Kwaśnica. Tak. Mhm. Dalej. Szukamy dalej, bo ja już nie pamiętam, co wielki zamówiliśmy. Wielki Jasiek. Wielki Jasiek, kwiatki ziemniaczane. Z pikantnym gulaszem to jest. Mm-hmm. I dalej. Tu gdzieś było. Pierogi domowej roboty z dziczyzny w sosie leśnym. Tak, Szefuś. Jest. I do tego jeszcze herbatka na chłodne wieczory. Taka, o. A wy pamiętacie, co zamówiliście? Wielki schabowy i grzaniec malinówkę jaśkowa. Mhm. Ten jaśkowy, to jest. Aha, wielki Jasiek, też te placki, wielki tak? Jasiek i...
I głupi Jasiek. Co w porządku? Yeah. No proszę Państwa, szaleństwo, ale w ogóle to jest pięknie. Zapytam twoje zdjęcia, nie wiem jakie. Dobra. A to już zobaczę, jak już będzie obejrzane przez wszystkich. Bo... tak już wszyscy widzieli, jak jeżdżę. A mi się podoba ten obrus. Tragicznie wczoraj. Co, dzisiaj to naprawdę dawałeś czadu. Dobra. Wszystko mi będzie smakować, to nie jest wiarygodna recenzja. Żureczek przepyszny, ale chrzanowy dość. A kwaśnie co, kwaśno. Jak u mamusi? Jak u mamusi? Mamusi, tak? Wielki Jasiek? Tak. Jesteś Jasiek? Dziękuję. Pseudo. Nadziejny. Pani Wielki Jasiek? Też zobaczcie, jakie tutaj porcje podają, podają ogromnie jasne. Spojrzeli na mnie i porcje. No, widzieli. Jeśli chodzi o kuchnię, to ja mogę być góralką. Tak. Przyjeżdżam z nadmorza dopiero co, ale... Albo góralem, bo ty zjadasz, a nie robisz... Chyba tak. Matko, jak to jest fajnie, zobaczcie, co teraz dostaliśmy. Pierogi z dziczyzną, z sosem leśnym. Drodzy Państwo, ze śmietanką, a tutaj placki ziemniaczane z gulaszem mięsnym przypysznym. O matko. No, taki góralski już dawno się najadłam, co prawda? Ale... A ja w ogóle. Kurde. Raz nie zawsze, można szaleć. Chociaż zawsze tyle jemy. Raz nie zawsze. Kochani, dziękujemy Wam pięknie, że byliście z nami. Kończymy ten aktywny wyjazd w górę. Należy się odpoczynek, ale jeszcze trzeba dojechać kawał drogi. Po tym jedzeniu się należy odpoczynek. Tak, 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 no wiadomo, no zasłużyliśmy sobie, no. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka. Zostawiamy łapki w górę pod filmem, jak zawsze do zobaczenia. Jutro!